Dzień dobry, witajcie. Lubię mieć wszystko pod kontrolą, lubię widzieć, stąd ten monitoring ogrodu. Ale przecież fotowoltaika bez usterek to cykl, w którym opowiadamy o fotowoltaice, o instalacji. Czy raz wykonana żyje swoim życiem, czy jest w jakiś sposób kontrolowana? I o tym porozmawiam właśnie z Marcinem. Cześć. 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 Czyli monitoring dzisiaj, tak? Tak jest. Z jednej strony każdy szanujący się producent falowników da Ci aplikację na telefon czy na komputer, gdzie możesz sobie obserwować, ile Twoja fotowoltaika już wyprodukowała. No i bardzo dobrze. No i super. I obserwujesz każdą złotówkę produkcji. Jak długo? Jak długo będzie Cię cieszyło bawienie się tą aplikacją? No, miesiąc, no. Dwa, trzy. No ja znam rekordzistę, który się tym bawił przez półtora roku. No ale w końcu przestajesz to obserwować, przestajesz monitorować własną aplikację. A jeżeli ma dojść do usterki, no to pewnie do niej dojdzie za 5, 10, 15 lat. No to już nie będę o tym wiedział, bo nie monitoruję, przecież nie oglądam tej aplikacji. No właśnie. Czyli dopiero jak przyjdzie Ci rachunek, to się dowiesz, że od miesiąca czy półtora miesiąca Twoja instalacja na przykład nie działała w ogóle. No to jak się przed tym ustrzec? Najlepszą usługą to jest ta, o której wspomniałeś, czyli monitoring. Aha. Jak to działa? Czyli wracamy do punktu wyjścia, czyli ten monitorek, który pokazałem na początku, czyli co, tutaj też to tak się odbywa? Tak, tylko że lepiej. To znaczy, działa to tak, że jeżeli cokolwiek Ci się zepsuje, czyli jest jakiś taki niespotykany spadek produkcji swojej instalacji, to Ty dostajesz telefon z pytaniem, czy czegoś tam nie dłubałeś przy tej instalacji i tak dalej. I jeżeli nie masz jakiejś racjonalnej przyczyny, no to umawiany jest do Ciebie serwis po to, żeby jak najszybciej usunąć właśnie taką usterkę. No i to jest dobra opieka, w sensie taka no, obsługa. Taki aktywny monitoring, nie? Super. Czyli Marcinie, podsumowując, czas zwrotu z inwestycji, projekt, kwestie gwarancji, no i teraz monitoring, czyli to dopiero zaczyna nam się składać w całość. Mamy komplet? Jeszcze nie, jeszcze serwis. Serwis, ale o tym powiemy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.